Zostawia w ustach nieprzyjemny posmak. Hej, cześć, siemano moi drodzy, ja jestem Anorek, a właściwie dzisiaj na chwilkę mogę być Chuckiem. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii pod tytułem Kim Jest. Pod ostatnim odcinkiem pobiliśmy rekord rekordów, za co wam jestem mega wdzięczny, ale wydaje mi się mimo wszystko, że jesteśmy jeszcze bardziej silni i pod tym odcinkiem będzie jeszcze więcej, także do roboty i dziękuję bardzo. Chuck to 50-letni mężczyzna pochodzenia kaukasko-amerykańskiego. Zanim został bezdomnym, stracił żonę i dziecko. Urodził się, wychowywał i założył rodzinę w Clayton w stanie Georgia. Nie widział swojej rodziny od 14 lat. Miał poważne problemy z alkoholem i wydaje mi się, że właśnie przez to stracił dom. Mógł zostać zabity przez Daka jako szwendacza, jeśli byśmy nieodpowiednio wybrali. Nie wiadomo skąd, ale miał słodycze. Jest bardzo niedocenianą postacią z tego względu, że poświęcił się dla Clementine. Umiał grać na gitarze i to w sumie całkiem dobrze. Nigdy nie widziano Chucka z rewolwerem, a mimo wszystko w czwartym epizodzie widać, że Chuck popełnia samobójstwo właśnie używając pistoletu. Nosił ze sobą bardzo dużo dzieł literackich i dlatego pewnie był taki mądry i kulturalny. Jak się dostał do pociągu, niestety nie wiemy, ale wiemy co było później, także dzięki za uwagę. Pamiętajcie, że każdy like i subskrybujcie kanał, dzięki wielkie, bardzo doceniam. I oczywiście piszcie w komentarzach postacie do następnego odcinka, także ja się z wami żegnam, dziękuję za uwagę, na razie, cześć, pa, pa!